Cześć, witam wszystkich serdecznie w nowym 2014 roku. Mam nadzieję, że ten rok okaże się co najmniej trzykrotnie lepszy od poprzedniego. Dzisiaj pokażę Wam Clinique Perfect Real Makeup, to jest podkład. I jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie się sprawdzał podczas aplikacji, jak będzie się nosił podczas dnia, to zapraszam do oglądania. Na twarzy już mam Beauty Flash Balm z Clarę i z Ivostinu, krem ochronny dla skóry wrażliwej i alergicznej, i to jest faktor 50+. Odczekałam już parę godzin i będziemy teraz nakładać podkład. Ten podkład będę nakładała pędzlem Real Techniques Sippling Brush, ale że podkład jest bardzo tępy, ciężko się go rozprowadza, to wcześniej spryskam go mgiełką do twarzy, to jest Beauty Formulas. Dopiero od niedawna ją mam, więc nie wiem, jak się sprawdzi, zobaczymy. Podkład należy dobrze wstrząsnąć, zanim się go użyje. Kosmetyk jest przeznaczony do skóry od normalnej do tłustej. Ja mam skórę suchą, ale dostałam go od koleżanki, której bardzo dziękuję. Ten podkład jest niestety niewydajny. Ma za zadanie niwelować różne zaczerwienienia, ale nie powiedziałabym, że spełnia to zadanie dobrze. Ma rozświetlać skórę i tutaj mogę się mu zgodzić. Ten kosmetyk jest niewydajny, a jak na swoją cenę, około 130 zł, powinien taki być, jak na moje oko, chyba że byłby fantastycznym kosmetykiem i skóra by wyglądała naprawdę niesamowicie i wtedy podkład nadawałby się na jakieś fajne wyjścia. Ale niestety ten podkład cudownie zdziałał. Ja dostałam ten podkład od koleżanki, który się nie sprawdził. Uważała, że zapach jest dla niej mocno drażniący i faktycznie wielu osobom się on nie podoba. Ja bym też nie powiedziała, że to jest jakiś ładny, miły zapach. Ale w tym momencie nakładania to jest krótka chwila i nie przeszkadza mi to, a później tego po prostu nie czuję. Jako że kosmetyk nie poradził sobie z niedoskonałościami mojej cery, to użyję teraz korektora i to jest z firmy Collection, Lasting Perfection, i on już się tutaj wszystkie literki nie zmazują, ale wiem, że to jest w kolorze 1. Teraz szybko użyję różu Burżuła w kolorze 33. Błyszczyka pomadki to jest Celia w kolorze 501. Wracając do właściwości tego podkładu, ma on dawać lekkie, naturalne wykończenie w każdym świetle i tu się muszę zgodzić. Ten podkład jest naprawdę lekki, mało wydajny, więc no nie do końca go polecam jak na taką wysoką cenę, jeśli chodzi o podkład. Pozostaje mi tylko pokazać Wam teraz na skórze, jak on się zachowuje po kilku godzinach. Minęło nieco ponad 5 godzin, jak widać delikatnie się świecę. Podkład zaczął schodzić zwłaszcza z okolic nosa, ale to dlatego, że mam katar, więc to było do przewidzenia. Na policzkach można zauważyć resztki różu, jak i bronzer. Najbardziej tutaj na czole został. Wy nie widzieliście, jak go nakładam, ponieważ przyszedł kurier w międzyczasie i go szybko nałożyłam. I przy okazji zrobiłam pierwsze wrażenie, więc najprawdopodobniej najbliższy filmik to będzie właśnie pierwsze wrażenie z tego bronzera. To jest Astor Skin Match, więc zapraszam do kolejnego filmu. Muszę jeszcze powiedzieć, że do użycia tego podkładu przyda się trochę wprawy, ponieważ on szybko zastyga i łatwo sobie można zrobić różne smugi, więc trzeba naprawdę działać szybko, jak najszybciej to rozsmarować, wklepać, żeby wyglądało ładnie. Koniecznie dajcie znać, czy spodobał Wam się ten produkt, czy uważacie, że jest warty swojej ceny, czy go miałyście, próbowałyście, czy zamierzacie go kupić. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!